www.e-kolo.pl. Witamy naszych czytelników, słuchaczy. Znów jesteśmy w Polityce. Podcast wyborczy na kilka dni przed zakończeniem kampanii wyborczej. Dzień dobry. Naszym gościem dzisiaj jest Mariusz Sęńko, pochodzący z powiatu tureckiego, jednakże kandydat, który o naszym powiecie wie dość sporo i o tym za chwilę się przekonamy. Witamy pana. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. No właśnie, mimo że jest pan związany stricte z powiatem tureckim, co wspomnieliśmy, to powiat kolski był też obszarem pańskich działań przez lata, prawda? Zgadza się. Z powiatem kolskim od wielu lat mam możliwość współpracować. Już kilkanaście lat temu jako dyrektor zespołu szkół technicznych w Turku miałem możliwość podpisać porozumienie z firmą Saint-Gobain w zakresie kształcenia pracowników. Wtedy takie zapotrzebowanie było. Mieliśmy do czynienia z problemem na rynku pracy. Duża część absolwentów była po kierunkach humanistycznych, a na rynku brakowało zawodowców i dlatego takie porozumienie nastąpiło. Przygotowaliśmy pracowników dla firmy Saint-Gobain, ale to nie jedyne takie działanie, z którym miałem możliwość współpracować z powiatem kolskim. Oczywiście wiele innych obszarów, między innymi edukacja, i tutaj takim kluczowym obszarem był wspólny projekt, który realizowaliśmy wspólnie ze starostwem powiatowym w Kole, ze świętej pamięci Wieńczysławem Oblizajkiem, z którym bardzo blisko współpracowałem i razem tworzyliśmy takie zręby kluczowego projektu indykatywnego dla obszaru funkcjonalnego, tak to wtedy nazwaliśmy, kolsko-tureckiego. No i ten rynek kolski oczywiście i w zakresie pracodawców poznałem, edukacji i również to też przyczyniło się do współpracy z samorządami, które tutaj działały na terenie powiatu kolskiego. Także mogę powiedzieć, że powiat kolski znam bardzo dobrze. No właśnie, dlaczego ta edukacja zawodowa, rozwój tej gałęzi edukacji jest panu tak bliski? Od wielu lat działam w tym obszarze. Akurat wykształcenie jestem inżynierem informatykiem i tutaj te swoje działania również realizowałem w edukacji jako nauczyciel, jako dyrektor zespołu szkół technicznych, ale również jako członek zespołu roboczego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, czy też wiceprzewodniczący Rady Sektorowej do Spraw Informatyki przy PARP-ie Warszawie, więc obszar kształcenia, w szczególności kształcowania zawodowego, jest mi bardzo bliski. Dlaczego postawiliśmy na to kształcenie zawodowe? Wszystko wynika z procesów, które zachodzą na rynku pracy. Demografia jest nieubłagana, coraz więcej osób odchodzi z rynku pracy i coraz mniej ich wchodzi. Więc musieliśmy postawić naprawdę na dobre kształcenie na poziomie wysokich technologii, gdyż jeżeli chcemy przeciwdziałać tym negatywnym trendom na rynku pracy, no to musimy być do tego przygotowani. I to staraliśmy się z panem właśnie Wieńczysławem Oblizajkiem przygotować, żeby te nasze dwa powiaty były gotowe do tej transformacji wynikającej z zawirowań na rynku pracy i żeby firmy, które działają, a są to bardzo nowoczesne firmy zarówno na terenie powiatu tureckiego i kolskiego, miały dostęp do specjalistów, żeby mogły planować swoje potrzeby rozwojowe i myślę, że w dużym stopniu się to udało zrealizować. Dzisiaj to doskonale widać na bazie takich firm jak Budmeister czy też Saint-Gobain, czy po stronie powiatu tureckiego Sangarden, czy też inne firmy Dreftur. One stosują już najwyższe technologie, które dzisiaj stosowane są na rynku, a mają dostęp do świetnych pracowników, gdyż jest baza szkoleniowa do tego przygotowana. To jaki będzie kierunek tej formy edukacji i przede wszystkim jak zachęcić tych uczniów, którzy dzisiaj są w szkole podstawowej, żeby nie bali się wybierać szkół branżowych, szkół zawodowych, bo często postrzegane te szkoły są jako szkoły albo ostatnia deska ratunku, albo gorszy wybór. Jak warto przekonać młodego człowieka, że warto postawić na taką szkołę, warto mieć zawód i warto później pracować w tym zawodzie? Znaczy tutaj, jeżeli mówimy o takiej proorientacji zawodowej, no to jest obszar jeszcze do całkiej dużej pracy dla nas wszystkich.
Ja przez kilka lat próbowałem odczarowywać szkolnictwo zawodowe w powiecie tureckim po tych trudnych latach, kiedy wszyscy mówili, że szkolenie zawodowe jest passé, że już jakby nie chcemy być tymi zawodowcami. Później rynek pokazał zupełnie coś innego, że mieliśmy dużą liczbę humanistów na rynku, którzy nie mogli znaleźć pracy, a z drugiej strony rynek pracy oczekiwał na fachowców. Dzisiaj, jeżeli chcemy mówić o potrzebach rozwojowych naszych powiatów tureckiego i kolskiego, musimy postawić na takie wysokospecjalistyczne kształcenie, które pozwoli zarobić dobre pieniądze. Bo jeżeli ten proces przemysłu 4.0, w którym idziemy, jest nieunikniony, czyli musimy iść w kierunku automatyzacji, automatyki produkcyjnej, programowania maszyn CNC, to musimy szkolić świetnych specjalistów. I jeżeli taki specjalista będzie przygotowany, no to stanowisko pracy, które dla niego przygotowujemy, jest zdefiniowane z dużym wynagrodzeniem. I to jest kierunek według dla mnie kluczowy, bo jeżeli zapewnimy dobre miejsca pracy dla tych młodych ludzi, no to oni na pewno będą chcieli zostać w regionie, który im taką ofertę dobrych pieniędzy zaoferuje. Natomiast jeżeli nie będziemy mieli oferty takiej dla młodych ludzi, oni odpłyną, no to problemy zaczną się dla nas dużo bardziej poważne, ponieważ to nam jakby zakłóci całą politykę struktury społecznej. Zostaną osoby starsze, które do tej pory w tym naszym modelu rodziny zawsze jedno z dzieci zostawało i sprawowało opiekę. Natomiast gdyby nam się to nie udało zatrzymać tych młodych ludzi, no to wszystko będzie musiało być przeniesione na opiekę instytucjonalną, która już dzisiaj jest niewydolna, więc ten proces, który ja tutaj z panem Wieńczysławem Blizajkiem staraliśmy się nakreślić, on jest wielowątkowy. To nie jest tylko szkolnictwo zawodowe, ale to szkolnictwo oddziałuje na rynek pracy, ale również w przyszłości będzie kluczowe dla całej struktury społeczeństwa w naszym regionie. Ma pan doświadczenie samorządowe, wieloletnie. Jak uważa pan, można to doświadczenie przenieść na mandat poselski? Jak je wykorzystać? Znaczy, to doświadczenie samorządowe daje dużo wiedzy, ponieważ jako starosta turecki, a jednocześnie radny Rady Powiatu, bo ten mandat społeczny również uzyskuje i w piątej, i w szóstej kadencji, miałem możliwość pracy nad wieloma projektami, ale też jakby zetknięciem się z wszystkimi procesami, które zachodzą i w samorządzie, przy tworzeniu prawa lokalnego, czy też przy wydawaniu różnego rodzaju decyzji administracyjnych. Starosta turecki jest takim organem trochę nazywanym dychotomicznym, ponieważ z jednej strony jest przewodniczącym organu samorządowego, jakim jest zarząd powiatu, ale z drugiej strony również reprezentuje administrację rządową jako starosta. Więc to są takie dwa połączenia, które dają szerokie spojrzenie na różne wątki, które mają zastosowanie przy tworzeniu prawa. Natomiast dla mnie kluczowe jest to, że jeżeli ktoś tworzy prawo na poziomie centralnym, czyli w Sejmie, czy też w Senacie, to powinien myśleć o tym, co dalej z tym prawem trzeba zrobić. Bo my często mamy takie zetknięcie, że ktoś uchwalił jakieś prawo, natomiast realizując je, widzimy te wszystkie mankamenty. Więc uważam, że właśnie to moje doświadczenie w samorządzie pozwoli mi również pracować i zwrócić uwagę innym moim kolegom posłom, jeżeli takim społecznym zostanę obdarzony zaufaniem, jak tworzyć to prawo, żeby one było, prawda, przyjazne dla tych, którzy muszą je wykonywać dalej i żeby nie było, prawda, pełne jakichś luk, których po prostu nie da się wykonać. I to prawo musi być stabilne u nas, bo to determinuje wiele innych obszarów, chociażby podejmowanie inwestycji, planowanie przez firmy kolejnych działań, więc ta stabilność prawa jest kluczowa, a to spojrzenie właśnie z tego trochę niższego poziomu administracji, no, daje dużo takiego doświadczenia, które można wykorzystać. W pana materiałach wyborczych bardzo często znajdujemy hasło transformacja energetyczna Wielkopolski Wschodniej. Czy jest to szansa na sukces nawet naszego powiatu? Jakby mógł pan troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć? Znaczy, transformacja jest koniecznością, ponieważ... A jesteśmy w jej trakcie, czy to przed nami? Myślę, że ten proces trwa, że on się oczywiście rozpoczął, ale jeszcze nie jest dokończony.
Ja jako starosta turecki musiałem podejmować określone decyzje, również określone z kierunki rekultywacji terenów pokopalnianych, bo taka jest rola właśnie też jednego obszaru w kompetencji starosty. I to ma znaczenie, ponieważ no dzisiaj na przykład na terenie powiatu tureckiego mamy farmy fotowoltaiczne. Te procesy trzeba najpierw przygotować, żeby dalej można było je realizować. Transformacja musi się odbyć, musimy to przeprowadzić rzetelnie, ponieważ będzie miało to również wpływ na nasze zakłady pracy i na ich konkurencyjność na rynkach zewnętrznych. Już dzisiaj mamy do czynienia z różnego rodzaju dyrektywami, które wskazują, że jeżeli przy tworzeniu produktu, niezależnie o jakim produkcie mówimy, który wytwarzany jest przez nasze przedsiębiorstwa, będzie ten ślad węglowy, to też będzie skutkowało tym, że nie będzie produkt otrzymywał odpowiedniego certyfikatu i dalej trudniej będzie z tym produktem konkurować z taką jakby konkurencją zachodnią, która te produkty ma certyfikowane z tym znakiem zielonej energii. Więc tutaj my też musimy w tym kierunku iść, jeżeli chcemy dotrzymać tempa. A widzimy, że również ta transformacja jest konieczna ze względu na koszty produkcji energii elektrycznej, no bo przy dzisiejszych uwarunkowaniach, jeżeli nie pójdziemy w ten miks energetyczny, no to coraz wyższe będą obciążenia w produkcji energii elektrycznej, co będzie miało wpływ na inne obszary również naszej gospodarki i też naszych osobistych, indywidualnych kosztów przy prowadzeniu naszego gospodarstwa domowego. Powiat turecki, powiat kolski to są bezpośredni sąsiedzi. Uważa pan, że to sąsiedztwo jest odpowiednio wykorzystywane przez samorządy? Czy można byłoby nieco przejść na inny poziom tej współpracy, żeby te nasze samorządy, mieszkańcy mogły z tego korzystać jeszcze bardziej? Zawsze można powiedzieć, że warto robić więcej. I ja uważam, że pewne rzeczy już udało się zrealizować. Ten projekt indykatywny, o którym mówimy, o szkolnictwie zawodowym, jednym z jego założeń było również przepustowość możliwości kształcenia kadr dla gospodarki. I tutaj my uznawaliśmy, że powiat turecki jako pojedynczy powiat jest za mały, żeby odpowiednie zasoby posiadać. Dlatego też chcieliśmy partnerstwa z powiatem kolskim. Nawet później, szerzej w 2018 z powiatem konińskim, miastem Konin, taką umowę podpisaliśmy o współpracy. Ponieważ jedynie w tym takim działaniu wspólnym mamy szansę rywalizować z innymi regionami. I wydaje mi się, że ten kierunek współpracy powinien być pogłębiany. To udało się w pewnym momencie zrobić mi, panu staroście Więczysławie Oblizajkowi. Dzisiaj widzę, że te powstają kolejne takie wspólnoty zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Trzy gminy powiatu kolskiego i trzy gminy powiatu tureckiego mają podpisane porozumienie. Wydaje mi się, że można było to szerzej jeszcze zrobić w wielu obszarach i komunikacji, i ochrony zdrowia. No dzisiaj możemy powiedzieć, że kiedy ja przeprowadzałem generalny remont oddziału ortopedii w Turku, to tak naprawdę 40% naszych pacjentów pochodzi z powiatu kolskiego. Więc to jest takie właśnie uzupełnianie się. Jeżeli powiat kolski nie ma swojego takiego oddziału, korzysta z powiatu tureckiego. Jeżeli powiat turecki nie ma jakiegoś zasobu, a ma go powiat kolski, to warto to również w tej współpracy wykorzystywać. Więc taka synergia. Oczywiście, bo tu jest klucz do współpracy. Przy tych no niestety niekorzystnych demografiach i zarówno dla powiatu tureckiego i kolskiego, miasto Konin ma chyba najgorszy, znaczy ten współczynnik spadku tutaj liczby ludności. Bez takiej konsolidacji różnych obszarów i administracji samorządowej, i szkolnictwa, i jeszcze innych, możemy jakby być no, nieatrakcyjnym obszarem dla pewnych inwestorów, no bo oni też szukając lokowania inwestycji, no chociażby dzisiaj mówimy, że powstaje obwodnica północna Koła, mówi się o 200 hektarach terenów inwestycyjnych, tylko możemy mieć najlepsze tereny inwestycyjne, jeżeli nie wykażemy odpowiedniego potencjału kapitału ludzkiego, no to taki inwestor raczej nie będzie zainteresowany, no bo co z tego, może ma teren, jeżeli nie ma kim obsadzić stanowisk pracy pod kątem inwestycji, którą zamierza tworzyć. Więc tutaj ta ścisła synergia w różnych obszarach będzie wymagana i na rynku pracy, ale również innych, ochrony zdrowia, edukacji, musimy się uzupełniać, bo wtedy wspólnie możemy osiągnąć sukces. Jak, gdyby uzyskał pan mandat posła, jak widzi pan siebie w ławie poselskiej? Jakimi zadaniami chciałby pan się zająć? Być może w jakich komisjach zasiąść?
No na pewno tutaj obszar edukacji jest mi bardzo bliski. Tutaj chciałbym no, powalczyć o godne traktowanie nauczycieli, bo tutaj uważam, że możemy mieć najlepsze pomysły w szkołach i je zrealizować. Jeżeli nie będziemy mieli kadry odpowiedniej, to tego nie zrealizujemy. A dzisiaj, nawet jeżeli mówimy o kształceniu zawodowym, za najniższą krajową, nawet nie za najniższą krajową, bo nauczyciel początkujący nawet nie otrzymuje najniższej krajowej, trudno do szkolnictwa ściągnąć dobrego inżyniera, który zmierzy się z wyposażeniem, bo dzisiaj mamy maszyny po 1 000 000 złotych, które kosztują, są to najlepsze technologie, tylko kto ma uczyć obsługi tych maszyn, jeżeli chcemy zapłacić najniższą krajową specjaliście, który mają obsłużyć. Więc ten kierunek jest dla mnie kluczowy i to musi się zmienić. Musimy postawić z powrotem na godność dla nauczyciela, dla oświaty, żeby ten cały proces przebiegał, chociażby tak jak w Finlandii to przebiega, która Finlandia stawia jako obszar edukacji, jako jeden z kluczowych w działalności obszaru państwa. I też uważam, że tak powinno być u nas w Polsce, że powinniśmy postawić na dobrą edukację i wtedy cała gospodarka osiągnie sukces i nasze społeczeństwo. Drugi obszar, którym się zajmuję cały czas jako członek Rady Sektorowej do spraw kompetencji informatyka, czyli obszary związane z cyfryzacją usług wszystkich, które tutaj obejmuje obszar życia publicznego, ale też innych procesów zachodzących w naszej gospodarce, więc uważam, że ten obszar też będzie mi bliski i mógłbym się w nim realizować. Dziękujemy za wizytę w powiecie kolskim w naszym studiu. Naszym gościem jest Mariusz Sęńko, numer 4 na liście Trzeciej Drogi, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję bardzo za uwagę.